Dzisiaj przedstawię Państwu rozwiązanie problemu, z którym bardzo często klienci, szczególnie indywidualni, do nas przychodzą. Jak zakończyć alejkę, ścieżkę w ogrodzie elementem lekkim, szybkim w montażu? No bo co jeśli koncepcja zmieniła się po roku czy po dwóch? Albo chcemy zabudować wokół drzewka okrąg, tak aby można było łatwo kosić kosiarką, aby nie podcinać, nie uszkodzić nawierzchni. Dlatego chciałbym pokazać Państwu, jak będzie wyglądać chodnik czy ścieżka zamknięta elementem betonowym, który będzie pękał, będzie się kruszył i elementami z tworzyw sztucznych, które są zamknięciem, zwieńczeniem, bardzo często w kształcie litery L. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Zaprawa betonowa jest elementem twardym, ale niestety sztywnym i łatwo pękającym. Na tej powierzchni bocznej, która ma skontrować, nie będą rosły żadne trawy. Kruszywa, które nawet wysypiemy, nie są w stanie zamaskować estetycznie tego materiału. Nasza kostka, która będzie pracowała zima, lato na nawierzchni, często też jest zakończona elementami z tworzyw sztucznych w kształcie litery L. Produkt ten posiada bardzo duże niedociągnięcia. Przede wszystkim większość elementów przychodzi już jako produkt nowy, odkształcony. Dobijanie materiałów przez dobijanie gwoździami powoduje, że produkt zaczyna się odginać. Materiał też występuje w różnych wysokościach, ale niestety nie zawsze może zarosnąć trawą, tak jak tutaj widzimy, i wygląda co najmniej nieestetycznie. Kompletnie nie pasuje do tej nawierzchni. Jakie jest rozwiązanie? Zastosowanie produktu, który jest do tego dostosowany i od początku przemyślany. Mówię o Libet Board. Produkt bardzo łatwo montowany, ale w pionie. Produkt już jako nowy jest prosty. Posiada konstrukcyjnie od razu miejsca, gdzie wbijamy gwoździe, co najmniej trzy. Jeden na początku, na końcu, jeden w środku. Specjalne wgłębienie, które pozwala na umiejscowienie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, alarmowej, tak abyśmy gdzieś w trakcie tego nie przecięli. Przy montażu takim jak tutaj montujemy materiał jak obrzeże. Zaczynamy od zakotwienia libet board, następnie wykonania podbudowy i dopiero wtedy układamy kostkę. Kostka powinna wystawać powyżej libet board co najmniej 2 cm, tak aby nawet po zagęszczeniu był ten element niewidoczny, wtedy trawa, całość kruszyw dochodzi do tego elementu. Jeśli chcemy zakończyć element bardziej estetyczną wersją, mamy dodatkowe listwy, które bardzo szybko montujemy i dzięki temu materiał, który będzie w ten sposób zamocowany, montujemy na tak zwane zero, czyli na równo, i mamy bardziej estetyczną wersję albo ze stali nierdzewnej, albo z ocynku. No cóż, alejka co najmniej wygląda źle. Wymieniamy to. W jakichkolwiek pracach, nie tylko przydomowych, najważniejszy jest plan. My zaplanowaliśmy, że przy okazji montażu libet board będziemy mocowali instalację nawodnieniową. Na przykładzie elementu zabudowy śmietnika pokażemy Państwu, jak zabudować libet board z elementem wykończeniowym estetycznym ze stali nierdzewnej. Produkt będzie tak zamontowany, abyśmy tak zwane lico mieli dokładnie w ten sposób. Materiał w prosty sposób montujemy, mierzymy. Materiał gotowy do montażu. Musimy go dobić tak,
aby listwa była co najmniej 2 cm poniżej lica górnego kostki. Libet board to nie tylko element do prostych odcinków. Można zrobić elementy miękkie, łukowe, ale przede wszystkim elementy owalne. Z dwóch elementów można stworzyć idealne kółko do zabudowy drzewa, które wypełnimy kruszywem. Nacinamy elementy w zaznaczonych miejscach.